w pewnym aspekcie sędzia musiał uznać, że mamy pewną przesadę, dlatego uwaga, gol! 17 minuta, Maur Melikson, czy on teraz pobiegnie w stronę tych miejsc, gdzie są jego rodzice, bo są na tym meczu, podobnie jak na ostatnim. Jest 1-0 dla Wisły po rzucie nożnym. Myślę, że Suwonow nie pokrył właściwie jednego z niższych piłkarzy Melikssona i z krótkiego słupka. Zobaczmy jeszcze raz. Tak, myślę, że to był Suwonow, który nie pokrył, źle pokrył, ale też dobre wejście, dobre doświadkowanie Patryka Małeckiego na krótki słupek. Ciężko było to strzelić, ale z mieści widzieliśmy jeszcze przy słupku piłkarza, który tam stał. Naprawdę ciężko było tę piłkę zmieścić, ale jeszcze zrobiła korzyść.